Legalna Kultura, fundacja, która zdecydowała się zorganizować kampanię społeczną, której celem jest promocja korzystania z legalnych źródeł kultury. Czy w Polsce jest to możliwe i co na ten temat twierdzą eksperci dziedziny, politycy oraz sami artyści? Postanowiliśmy to sprawdzić. Jest to akcja społeczna, która ma trzy cele. Po pierwsze, podziękowanie wszystkim tym użytkownikom kultury, odbiorcom kultury, za korzystanie z legalnych źródeł, bo w ten sposób wspieramy wszyscy kulturę. Idąc do teatru, do kina, kupując książkę, powodujemy, że są kolejne spektakle, kolejne książki i kolejne filmy. Kampania porusza także kwestie edukacji prawnej z zakresu prawa autorskiego. Ponadto zajmuje się promocją legalnych źródeł prawa w internecie. Nie jest bowiem prawdą, że wszystkie legalne źródła kultury są odpłatne. Owszem, kultura kosztuje, jednak dzięki zaangażowaniu w akcje artystów, muzyków, filmowców możemy cieszyć się również darmowym dostępem do kultury. Legalna kultura, no dla mnie jest to jakiś głos środowiska, jakiś ruch środowiska w końcu, solidarny po wielu, wielu latach zaniedbania potężnego jakiegoś zjawiska. Ja osobiście po prostu od wielu lat bardzo chciałem, żeby środowisko wypowiedziało się na ten temat, ponieważ ja osobiście czuję się w tym wszystkim zagubiony. Na konferencji zorganizowanej przez organizację Legalna Kultura poruszono także kwestię związaną z ustawą o ACTA, piractwem oraz nielegalnym ściąganiem plików z internetu. Jeśli mamy do wyboru żyć legalnie lub nielegalnie, żyć uczciwie lub nieuczciwie, że o imponderabiliach od razu powiem, to myślę, że wybór jest oczywisty. To jest również cel tej kampanii, żebyśmy zanim klikniemy, czy coś znajdziemy i wejdziemy, czy obejrzymy, świadomie oczywiście, nielegalnie, to żebyśmy się po prostu zastanowili, czy to jest fajnie komuś coś, krótko mówiąc, ukraść. I ja osobiście wierzę w taką dobrą naturę człowieka, że człowiek po prostu chce się drugiego człowiekowi wdzięczyć za coś. Jeżeli ktoś coś dla kogoś robi, to ja osobiście w sobie mam chęć oddzięczenia mu się wielką. I liczę, że tak jest również z innymi, tylko może nie mają świadomości albo nie mają na to pieniędzy. Jeśli nie mają pieniędzy, to ja jestem za tym, żeby ta kultura docierała do nich za darmo.